sobotnim meczu sparingowym Siarka Tarnobrzeg wygrała z Beniaminkiem trzeciej ligi w grupie czwartej ŁKS Łagów 1-0. Dla nas każdy sparing z trzecioligowcem to już jest takie uczenie się czegoś, co no, będzie w tej lidze, tak? Więc dość głębokie zmiany przeprowadziliśmy w zespole. Zwycięstwo w czwartej lidze świętokrzyskiej, tak dość pewne, natomiast no, wydaje się, że ten zespół po prostu musi być mocniejszy, żeby zafunkcjonować w trzeciej lidze. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył z rzutu karnego Arkadiusz Gajewski. No, przede wszystkim jestem zadowolony, dlatego że wygraliśmy mecz. Po to się wychodzi na boisko, żeby wygrywać. I to jest, można powiedzieć, główny cel. Celami pośrednimi jest realizacja założeń taktycznych. Dzisiaj próbowaliśmy nowego ustawienia. Zmienia się ustawienie po to, żeby przede wszystkim no, wykorzystać potencjał zawodników, jakich mamy. I to było moim założeniem, moim celem. No i nie ukrywam, że pośrednio jestem zadowolony, bo kilka akcji, które udało nam się zawiązać w ofensywie, ale również i zachowania w defensywie, no jak na pierwszy raz realizacji takich założeń były niezłe. No też należy wziąć pod uwagę to, że graliśmy dzisiaj z przeciwnikiem, który no, grał w głębokiej defensywie. Od samego, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie i tylko starali się wyprowadzać ataki szybkie. Ciężko się gra takie mecze, ale też na pewno w lidze takie mecze będą nam się zdarzały, dlatego też z tego tytułu cieszę się. Poza tym no, przeciwnik jeszcze grał do tego pięcioma obrońcami, to też powodowało, że musieliśmy szukać takich rozwiązań, których nie wykorzystuje się najczęściej, bo no, większość zespołów jest ustawionych czterema obrońcami z tyłu. Także uważam, że dużo pozytywów, również były błędy z naszej strony, szczególnie w drugiej połowie naraziliśmy się na kilka takich kontr po naszych błędach, także no, będziemy to analizować i jak zawsze i poprawiać nasze błędy. No, tak jak na pewno kibice zauważyli czy zauważą, dochodzi w naszej drużynie do pewnych zmian. Są zawodnicy, którzy nas opuścili już, ale są też nowi zawodnicy. Zawsze każda zmiana ma na celu to, aby było lepiej. Wiem, że to są takie może trochę kolokwialne słowa, ale no, takie są założenia. No, nie wszyscy zawodnicy, którzy odeszli, chcieliśmy, żeby odeszli, ale no, takie są koleje losu i naszym zadaniem jest to, aby te po pierwsze luki uzupełnić, ale również oczywiście sprowadzić zawodników, którzy będą zawsze lepsi. Mam nadzieję, że nam się uda. Dzisiaj kilku nowych zawodników pokazało się naprawdę z dobrej strony. Jestem zadowolony z ich działań i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jeśli chodzi o konkrety w sensie finalizacji. W letniej przerwie Siarkę opuścił m.in. Jakub Głaz. Wychowanek tarnobrzeskiej drużyny będzie reprezentować barwy ostrowieckiego Krzo. No, Siarkę opuścił Jakub Głaz, który nie zdecydował się na dalszą grę w naszej drużynie. Tak samo opuścił Eryk Galara, tak samo opuścił nas Gracjan Kloc. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja też z bramkarzami. Dzisiaj sprawdzaliśmy nowych bramkarzy, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Są to zawodnicy już starsi, doświadczeni. No to także jak powiedziałem, no będziemy po prostu tutaj teraz, mamy czas na to. Nie wiem ile czasu, ponieważ w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy rozpoczynamy rozgrywki. Od kilku tygodni słyszę różne wersje, także już naprawdę, no, póki nie ma jakiegoś oficjalnego komunikatu, to nie będę tutaj strzelał terminami. Jesteśmy przygotowani zarówno na termin 1 sierpnia, jak i na 8 czy tam 15 i jakby to powiedzieć, no, trenujemy jak zawsze solidnie, mocno i wierzę zarówno w pracę drużyny, jak i moją, że przyniesie efekty na pewno lepsze, jak to było w ubiegłym roku. W nowym sezonie w barwach Siarki nie zagrają również Patryk Kapuściński i Łukasz Świderski. Z kolei nowe kontrakty podpisali Sebastian Duda i Paweł Mróz. No, szukamy zawodnika tak przede wszystkim ofensywnych, ale również i już, chcemy wzmocnić defensywy, chodzi mi tutaj bardziej o środek obrony. A tak to zawodnika na pozycję numer 9, numer 8. No i nie ukrywam, że też być może tutaj się pojawi jeszcze jakaś rywalizacja na prawej obronie. Wszakże tutaj nie ukrywam, że jestem zadowolony z działań i zarówno na treningach, jak i w meczu Kowalika, ale na razie mamy tutaj naszego młodego chłopaka
z juniorów Halata, którego przesunęliśmy z pomocy na obronę i on tutaj na razie no, rywalizuje z Kowalikiem i zobaczymy, czy na tym poprzestaniemy, czy będziemy jeszcze tutaj próbowali szukać jakichś innych rozwiązań. Zawsze moją ideą jest to, sprowadzając jakiegoś zawodnika, musi być lepszy od naszego chłopaka, tak aby to no, niosło się z jakimś podniesieniem jakości. No. Zawodników jest wielu, mnóstwo, że tak powiem, mam maili czy tam telefonów, ale no, jakby to powiedzieć, bardzo często zdarza się, że te opinie czy tam menadżerów, czy jakichś tam innych osób nie do końca mają się potem do rzeczywistości, dlatego staram się nie działać zbyt pochopnie, tylko spokojnie. No, mieliśmy 7 zawodników, teraz został 1, tylko tutaj grał w meczu sprowadzany. No także czas pokaże. Nie ukrywam, że chciałbym, aby to było jak najszybciej, ale zobaczymy, prawda? No, w tamtym roku udało nam się w miarę szybko zbudować drużynę. Mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie. Chirek Zolć trenuje. Trenował dzisiaj przed meczem. No ma kontrakt przede wszystkim, także to nic nie wiadomo, ale no, jak gdyby chcemy też tutaj podnieść rywalizację na każdym poziomie, również i w bramce, prawda? No i to wszystko, nie? Kibice mają prawo być niezadowoleni z mojej osoby, bo zajęliśmy 5. miejsce i tak samo z naszej drużyny. I każdy z nas musi mieć tą świadomość, że po prostu bawiąc się w piłkę nożną, jesteśmy poddawani presji i naturalną rzeczą jest to, że kibice są niezadowoleni. Dlatego trzeba się starać, żeby było lepiej. Kolejny sparing Siarka rozegra w Sanoku w piątek 3 lipca z miejscowym czwartoligowcem. Kolejny świetny występ na swoje konto zapisały reprezentantki klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg. Z pucharowych regat rozegranych na torze Malta w Poznaniu tarnobrzeskie zawodniczki przywiozły 4 medale. Poszło nam bardzo dobrze po przygotowaniach zimowych, potem przerwa była z powodu koronawirusa. Później wznowiliśmy treningi na początku maja, także w ciągu praktycznie 1,5 miesiąca bardzo dobrie przygotowały się dziewczyny, że z czołówką krajową nawiązały bardzo fajną walkę. Zdobyły w sumie 4 medale w 2 kategoriach wiekowych. W kategorii juniorek Magdalena Szczęsna zdobyła złoty medal na dystansie 500 metrów i srebrny na 200 metrów. Było ciężko, warunki były nieodpowiednie trochę, wiało strasznie w plecy. No tak to nawet dobrze się płynęło. Z kolei w kategorii juniorek młodszych srebrny medal na 500 metrów i brązowy na 200 wywalczyła Zuzanna Błażejczak. Było bardzo ciężko. Dziewczyny bardzo dobrze przygotowane, wszystkie jechały równo, ale tak, dokładnie, dałam radę. Dobrze też zaprezentowała się Urszula Opałka, zajmując 6. miejsce w finale B na 500 metrów. Z kolei debiutująca na zawodach tej rangi Otylia Błażejczak zdecydowanie wygrała w finale B, zajmując 1. miejsce w kategorii młodziczek. Płynęło się bardzo dobrze, konkurencja była dobrze, dość wytrenowana. Obecnie w klubie trenują 24 osoby. Treningi odbywają się kilka razy w tygodniu. Trenuję normalnie, tak jak wcześniej, przed pandemią. Nie zwracamy na nią bardzo uwagi. Jesteśmy tutaj w ścisłym gronie i po prostu możemy sobie pozwolić na jakiś taki luz. Ale oczywiście wszystkie środki zapobiegawcze stosujemy. Na treningi dziewczyny jeździły wcześniej w maseczkach, teraz już wiadomo, że można bez. Dezynfekujemy kajaki codziennie i wszystko inne. Nie? Rano na przykład schodzimy na wodę, znaczy rozgrzewka biegowa jest, później schodzimy na wodę, popływamy, później po południu mamy z trenerem. Treningi, no rozgrzewka na lądzie i biegowa, a później robimy, na przykład pływamy, ale siłownie, biegamy, na przykład jakie są odpowiednie złe warunki, to właśnie robimy teraz siłownie lub biegamy. Najtrudniejsze jest moim zdaniem wytrzymałość. Trzeba mieć bardzo dużą i jeżeli po prostu nie ma ktoś tej wytrzymałości, to ciężko jest mu się właśnie pozbierać po niektórych po prostu upadkach albo po prostu... Nie ma takiej siły. O. Najważniejsze tegoroczne starty dla zawodniczek tarnobrzeskiego klubu to Mistrzostwa Polski i Olimpiada Młodzieżowa. Praktycznie zdobywamy od już 4 lat. Co roku mamy medale z Mistrzostw Polski, różnej edycji. Czy to są Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym, czy w zawodach długodystansowych, czy w maratonie. Jedziemy na olimpiadę, na młodzieżówkę, gdzie chciałabym zdobyć jakiś medal na 500 lub na 3000 metrów na jedynce. Bo na dwójce nie startuje. Najbardziej, jak najdłużej chcę trenować, jak chcę wiązać przyszłość z kajakarstwem, chcę pojechać na olimpiadę i zdobyć medal. A
powiedz, jakie masz plany na ten sezon? Na ten sezon? Wygrać Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Byłaś już na tego typu zawodach? Byłam w Poznaniu też, tylko że na ergometrach. I jak ci to poszło? Pierwsze miejsce. Młodziczki. Na ten rok chciałabym poprawić jeszcze bardziej swoją kondycję i siłę. Chciałabym na Mistrzostwach Polski zdobyć bardzo wysokie miejsce. Może zmieścić się w pierwszej piątce nawet. A jak nie lepiej w pierwszej trójce? Nie liczę na medal na pewno, bo płynę ze starszym rocznikiem, więc zobaczy się, jak pójdzie to wszystko. Zależy, jak nas trener wytrenuje. Największe marzenie? Na pewno wygrać olimpiadę. A jak to pójdzie? Będę, bo chcę.